z konieczności całkiem nowy projekt. Nagrywam teraz ze smartfonu. Komputer mi padł. Na razie nie mam na czym montować, ale trzymam się konsekwentnie tego postanowienia, że wrzucam co tydzień jeden filmik, także to jest konsekwentna praca nad tym, żeby kanał się powiódł. Czy zastanawiał się ktoś, jak to jest z człowiekiem? Czy człowiek jest samą świadomością, czy jest może czymś więcej? Czy ciało to jest człowiek, czy same procesy, które dzieją się w mózgu, czy to stanowi o człowieku, tym jakim on jest? Czy jeśli by się udało przenieść na przykład świadomość człowieka do maszyny, czy on by był humanoidem jakimś, czy to by był nadal człowiek, czy gdyby na przykład podłączyć człowieka do stymulatora jakiejś emocji, który wyzwalałby serotoninę, dopaminę i po prostu człowiek by się czuł jak gdzieś jest, albo podpiąć go w ogóle pod VR-a, zrobić taką animację, która przenosiłaby go w jakieś miejsce, czy musiałby wtedy jechać do Stanów albo do Tajlandii po to, żeby zobaczyć tamto miejsce, czy nie mógłby się przenieść na VR-ze i po prostu być tam, żeby jakieś procesy, jakieś maszyny aplikowały poszczególne bodźce, czy można by było człowieka tylko zamknąć w jakiejś klatce, żywić go po to, żeby on przetrwał, żeby ten organizm był jak najdłużej w dobrej kondycji, a mózgowi dostarczać tylko odpowiednich bodźców, czy można by to było wszystko na poziomie jakimś niskim zastąpić, czy człowiek musi naturalnie odczuwać wszystko przez ciało, czy może wszystko odbywać się tylko w umyśle i stymulować odpowiednie bodźce, czy jak się człowiekowi wymieni na przykład rękę, to jeszcze jest człowiek, czy już przestaje być człowiekiem? Gdzie jest w ogóle granica człowieczeństwa? W każdym razie pewnie by się przydała opinia większego grona ludzi na temat tego, jak wygląda mój kanał, jak wyglądają te wstawki, czy poszczególne postacie, które kreuję. W tym filmiku akurat nie będę kreował żadnej postaci, ponieważ nie mam zbytnio na to czasu. Chcę tylko zobaczyć, jak w tej koncepcji a la Triponoia, jak to wyglądało, jak to się łączyło. Nagrywam dzisiaj w koszulce nawiązującej do wyborów w Stanach. Miałem parę przypałów z tą koszulką, będąc w Vegas. Myślicie, że nie byłem w Vegas? Myślicie, że to jest jakaś kryptoreklama? Że zapowiadam już swój program podróżniczy? Ale ja mam mało zdjęć stamtąd. No. Byłem tam, byłem. No, serio. Nie, no w zasadzie to nie jest żaden wyczyn. Do Vegas to teraz można bez żadnego problemu jechać po prostu i przeżyć tam kilka dni. Tam jest tanio w zasadzie. Można się nawet bawić, chodzić po tych ulicach i być w tych kasynach. Co prawda do niektórych knajp, restauracji nie da się wejść, ale czy to jest potrzebne? Czy w ogóle po co się jedzie do Vegas? Nie wiem, ale widzicie, w całych tych filmach jest pewien chaos. Myślę, że z czasem będę dochodził do tego, że z tego chaosu będę wyłaniał poszczególne elementy, ale na razie wprowadzam was w świat chaosu, pewnego chaosu, który odzwierciedla to, co się dzieje w moim umyśle, aczkolwiek też mam pewne metody, które pozwalają mi wyszczególnić poszczególne elementy, które są istotne, które można pokazać. Najgorszy chyba problem będzie z tymi początkami, bo pojawia się ta kamera w tle, cały ten cień. Nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale chcę nagrywać, po to, żeby to wrzucić. Nie wiem, jak w ogóle głos tutaj działa, czy mikrofon wyłapuje, czy dobrze pracuje z kamerą. Po prostu to jest taki filmik awaryjny, który chcę wrzucić, który po prostu jest kolejnym filmikiem. Myślę, że nie będzie miał żadnych odsłon. Myślę, że też tutaj nie przysporzy mi jakiegoś fejmu, ale po prostu wrzucam ten materiał po to, żeby zachować cały czas tę ciągłość.
Nie wiem za bardzo o czym mówić, ale coś muszę mówić. Prawdziwe dylematy to ja teraz miałem nad tym, czy tworzyć kolejny filmik, czy to ma sens, ale to, że poprzednie filmiki nie mają oglądalności, to jest problem tego, na pewno też problem tego, że ja nie nagrywam tego super atrakcyjnie, może źle pracuję z kamerą, nie wiem, może po prostu nie mam nic do powiedzenia, ale tak naprawdę ten etap, który teraz robię, to jest próba nauczenia się pracy z kamerą, patrzenia w obiektyw, gestykulacji, wszystkich elementów, które są konieczne przy produkcji wideo. Gdy ten etap cały skończę, będę opowiadał o tym, co mogę zamieszczać na tych filmikach, czym mogę się zająć. Mógłbym się zająć, nie wiem, powiedzmy, podróżami, pewnie trochę kulinariami, dietetyką, wszystkim po kolei. W zasadzie koncepcja jest taka, aby pokazać moje życie, to jak ono wygląda, jakie podejmowałem trudy. Jeśli komuś się to spodoba, to co ja robiłem, jeśli komuś się przyda, to fajnie. Jeśli ludzie będą mnie oglądać, to fajnie. Jeśli nie będą mnie oglądać, to po prostu pewnie skończę wrzucać te filmiki, bo to jest tylko marnowanie czasu. Każdy taki filmik wymaga trochę pracy, ale czy to jest szantaż, czy ja namawiam widzów do tego, żeby oglądali, ale jak ja mogę ich namawiać, jak oni nie oglądają, jak nie ma żadnych widzów w ogóle. Ja nie wiem, jak to robić, jak zdobywać tych widzów, skąd ich brać.